Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Turyst152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Legend of Asun. Moi drodzy, nie wiem dlaczego, ale znowu mówię przez nos i mam wrażenie, że mam jakiś dziwny katar. W ogóle mam chrypę dzisiaj, więc to jest w ogóle już tym bardziej dziwne. Czy Johan już przyszedł do swojej knajpy? Przyszedł. Na Adanosa, toż to prawdziwy skarb. Ma nawet grawer. A to twoja nagroda. Jako specjalny bonus dam ci ten cenny eliksir, który pewnego razu kupiłem u Vanadiuma. Nie mogę się doczekać, aż Pagina zobaczy pierścionek. Nie ma za co. Dziękuję bardzo. Podejrzewam, że... On mi coś dał w ogóle? Nie wygląda, jakby mi coś dał. Tak w ogóle. O, w ogóle tego nie przeczytaliśmy. To jest list, który znaleźliśmy przy Maryi. Boże, może... Nie Maryi, tylko Marii. Okej. Okay. Bo to dwa różne imiona. Droga osoba czytająca ten list, zanim zło całkiem nie pochłonie, muszę przeprosić za popełnione grzechy. Kto by pomyślał, że posunę się do samobójstwa dla dobra mojego ukochanego Rikaso? Był taki podekscytowany na wieść o dziecku, że nie mogłam mu powiedzieć, że poroniłam. Nie mogłam tego zrobić. To jedyne wyjście. Powinien znaleźć sobie prawdziwą rodzinę. Nie mogłam mu tego dać, więc teraz muszę sobie coś odebrać. Spoczywająca na wieki Maria. Ciekawe w ogóle, że to jeszcze mieliśmy taką notatkę. W imię nauki. To są te jajka polnych bestii. Powiem wam, że mamy bardzo dużo rzeczy do zrobienia. Mogę się nie blokować o stołek. Super. Miły podarek zrobiliśmy. To była tylko formalność. I co? I myślę, że chyba pójdziemy do... Dokąd? Nie mam pojęcia. Myślę, że się przejdziemy do Orina. W sumie. Niestety jest dosyć ciemno. Pada deszcz. O, Krąs tutaj jest. Siema. Weźmy do Orina. Zabierz mnie. Superowo, jesteśmy na miejscu. No i tutaj na pewno się pojawiły jakieś questy, więc warto będzie zobaczyć, czy się właśnie cofłam. Tak, dokładnie tak. Ale przynajmniej już przestało padać. Zobaczymy, co się tutaj dzieje. Hej, zaczekaj. Tak? Mógłbyś w moim imieniu zanieść ten syrop Gusowi? Niestety jestem bardzo zajęta. W porządku, daj mi go. Proszę, tylko wróć, gdy go zaniesiesz. Oswald ma dzisiaj urodziny, na które wszyscy są zaproszeni. Okej, co mają urodziny do kaszlu? Nie wiem. Sergiej, może jakąś robotę masz? Masz coś do zrobienia? Nic ci nie przychodzi do głowy. Okej. Ale przy okazji, drobna kradzież kieszonkowa nikomu jeszcze nie zaszkodziła, co? Dobra. Powiem wam, że jestem cholernie zła. Bo dostałam w sumie. Jeszcze nie jest to oficjalne, ale jest taka szansa, że mam już plan zajęć na kolejny semestr. Na trzeci. I kurde, powiem wam, że mam dosyć. On jest tak durny, że naprawdę nie dostałam się tak durnego planu. Niestety, ale codziennie będę praktycznie do 17 poza domem. Bo do 15.15 zajęcia, plus zanim wrócę z Katowic, jeszcze jak są korki. No, powiem wam, że będzie naprawdę słabo. Więc zastanawiam się, jak ja tutaj ogarnę kwestię odcinków w ogóle dla was. Emily prosiła, żeby przynieść ci ten syrop na kaszel. Dzięki. Ja też mam taki kaszel jak Gus. Jeszcze dzisiaj. Dzisiaj to w ogóle tak. Bardzo. Dobrze się czujesz? Bywało lepiej. Jestem nie tylko chory, co wyczerpany tym przez to, co ostatnio przeszedłem. A co się stało? Wydaje mi się, że śledzi mnie duch. A, tak się na ciebie uwziął? Żartowałem, ale nie wiem, co słyszałem i widziałem. Co powiedział ten twój duch? W nocy słyszę te syczące dźwięki, prawie jakby ktoś mówił, a potem zawsze szelest pod moim oknem. To przerażające, ale nie tak bardzo jak to, co wydarzyło się wczoraj. Było już ciemno i jedyne, o czym marzyłem, to wreszcie się położyć. Wtedy zdałem sobie sprawę, że zapomniałem sierpa z pola. Niewiele myśląc, wróciłam na pole z pochodnią.
I wtedy przyszło, na początku słyszałem szelest, ale to mógł być królik. I wtedy dostrzegłem dwoje oczu czających się w ciemności i świeciły się na czerwono, jakby pochodziły od samego Beliara. Co wtedy zrobiłeś? Co masz na myśli? Oczywiście przestałem szukać sierpa, pobiegłem z krzykiem do rekrutów, oni mnie wyśmiali. A co to ma wspólnego z duchem? To, co zobaczyłem, nie mogło być zwierzęciem. Śmiertelna istota nie może mieć tak demonicznych oczu. Zawsze mówiłem, żeby nie grzebać zmarłych na farmie. Wszyscy wiedzą, że to przynosi pecha, a teraz umarli chcą się zemścić. Mogę? Przyjrzeć się tej sprawie. Nie, nie rób tego, tylko jeszcze bardziej rozgniewałbyś zmarłych. Gus, nie mocz teraz spodni, nawet nie wiesz, co to jest. Już widzę, już nadchodzi, to się źle skończy. Okej. Rozumiem. Zobaczmy, ślepia w ciemności. Które zobaczyła na polu w środku nocy. Myśli, że to duch. Okej, no zobaczymy, jak zadanko się nam potoczy. Chodźmy do Emilii, bo nie wiem, czy muszę jej powiedzieć, że zaniosłam ten syrop, czy ją to mało obchodzi. Lepiej w sumie się upewnić. A nuż widelec może coś mi da za to? Nie, ma mnie kompletnie w dupie. Rozumiem. W porządku. No to jeszcze sobie sprawdzimy pozostałe osoby w obozie, czy nie mają czegoś dla mnie ciekawego. Te ślepia w ciemności trzeba będzie na pewno sprawdzić. Może na farmie ktoś będzie więcej o tym wiedział. Dobra, no zerknijmy po kolei może do tych wszystkich chatek, puchatek. Tutaj akurat nic nie ma. Mamy Kowala. Cześć, Olaf. Dość prosta kradzież. Może być myślenie. 37 zręczności. Warto tutaj jednak kraść, szczególnie, że ostatnio dostałam negację do expa za jakąś kradzież, której w ogóle nie zrobiłam. Cześć, Tatiana. Też dość prosta kradzież. 23. Fochniesz się, że tu wchodzę? Czy masz to gdzieś? Masz to gdzieś. Okej. W takim razie idziemy zobaczyć dalej. Tu jest Borel, dość prosta kradzież. I mamy Selmę, tak. I też dość prosta. Masz coś do jedzenia? Stać cię, aby zapłacić, więc idź sobie, dobra. Ale ukradła mi gulasz. Tutaj coś się dzieje ciekawego, nic się nie dzieje. A tu ktoś nie pilnuje nikt tego? Tu się coś dzieje. Okej, a w sumie? Jesteś zadowolona ze swojej pracy? W zasadzie to tak, wynagrodzenie co prawda nie jest wysokie, ale ujdzie. Nie sądzisz, że podatki są zbyt wysokie? Nie, nie. Okej, dobra, bo my też szukamy tego robotnika, nie? Chwila. Jesteś zadowolony ze swojej pracy? Mogłoby być lepiej, jednak nie narzekam. Jakoś to idzie. Może chcesz pracować gdzieś indziej, z lepszą płacą i z dala od podatków? A kto by nie chciał? W takim razie miałbym coś dla ciebie. Brzmi ciekawie, jednak nie potrzebuję tego. Już znalazłem coś innego, nie zabawię tu długo. Popytaj innych, na pewno będą wdzięczni. Dobra, no wiemy, że Orin rządzi. Cześć, Stanisław. Też dość prosta kradzież widzę u ciebie. Dobra, no pobiegajmy trochę po tym polu. Nie widzę tutaj za bardzo robotników, bo chyba stąd zeszli. No dobra. Myślałam, że coś znajdę ciekawego, niestety nic. Czy tam jest ten warg, którego tutaj kiedyś zostawiłam? Pewnie tak. A może by się tak z nim zmierzyć? Już jesteśmy dużo lepsi niż wcześniej. Tu w ogóle widzę, że się coś porespiło. Są jakieś dwa znowu tutaj potwory po lewej. A, to jest wilczek zwykły, dobra. Ewentualnie może być tak, że drugi warg się pojawił. Zaraz zresztą zobaczymy. Nie, tu są akurat jeszcze wilczki. Tam dalej jest chyba warg.
Zaraz zresztą zobaczymy sobie. Ewidentnie, no, tak mi się wydaje. Ale teraz już z wargiem sobie dam radę. No niestety mamy gałąź tutaj, więc będzie trochę problematycznie. Ale powinno być całkiem zgrabnie. No tylko może bym się nie dała tak gryźć, co? Widzę, że ten warg tak trochę... Ciężko będzie, bo widzę, że go tak nie odpycham ładnie, jakbym chciała. I niestety, ale obrażenia krytyczne nie wchodzą. Niestety nie jestem w stanie powiedzieć, za ile mnie ugryzł, bo nie zauważyłam na samym początku. Ale za stówę to mi się wydaje, że chyba za dużo. Chyba mnie dwa razy użarł. O nie, jednak gryzie po 115. Ale zaraz będzie mój. 300 expa za takiego warga, to myślę, że warto. Tutaj w sumie jeszcze zostawiliśmy cieniostwora, nie? Nie wiem, czy to jest mądre się za niego brać, czy nie, ale expik jest bardzo mądry. Przyda się nam. Zobaczymy, jak sobie z nim poradzę. Cały czas mi się życie regeneruje. Nie wiem dlaczego. No jest odpalony. O kurde, bije tyle samo co ten. Dobra, może cieniostwora nie będziemy jeszcze dotykać. Cieniostwory to już jest troszeczkę wyższy level. Znaczy w ogóle wargi też to jest już taki wyższy poziom. Ale jeszcze taki w miarę, a cieniostwór to już lepiej chyba nie. Czego mi się a może ten amulet życia? Że ja mam cały czas regenerację? To jest troszkę dziwne. Właśnie, przecież my już też biegamy z lepszym łukiem. Szukamy tych jajek polnych bestii. O, widzę, że tutaj są. Moglibyśmy zebrać i na szybko pobiec do tego, do Vanadiuma. Tylko czy ja zdążę? To jest bardzo dobre pytanie. Jak się pospieszymy, to zdążymy. Mam nadzieję przynajmniej. Jak dobrze pójdzie, to też natrafimy na krąsa. One tak też nie pękają od razu. Zrobiłam chyba save'a przed podniesieniem ich, więc... Okej, mamy też krąsa, więc myślę, że zdążymy. Zabierz mnie szybko do miasta. I do Vanadiuma szybko. Na 99% zdążymy. Błagam, żebyśmy zdążyli, żeby mi się to nie wykluło po drodze. Gdzie ty jesteś, człowieku? Znalazłem jajo polnej bestii. Naprawdę nie sądziłem, że to możliwe. Że też przyszło mi studiować jak tak ekscytujący obieg na starość. Zaraz biorę się do pracy. Jak długo potrwają badania? Pytasz mnie, ile czasu zajmuje zdobycie nowej wiedzy w zakresie alchemicznych procesów wzrostu? Tak? Tygodnie, miesiące, lata, dekady? To jedna wielka niewiadoma. Prowadzę tutaj podstawowe badania o zupełnie nowym obszarze. Wtedy nie będzie mnie już na wyspie. Kiedy mam wrócić? Jeśli będę wiedział coś więcej, przy naszym następnym spotkaniu dam znać. Okej, to teraz pozwól, że ci wywalę resztę tych jajek, żeby mi się nie wykluły pod nogami. Proszę bardzo. Smacznego. Najwyżej jemu się wyklują w środku miasta. Dobra, co my tutaj mamy? W imię nauki. Okej, czyli na razie to zadanie jest zawieszone. Poszukiwania robotników.
Powiem szczerze, że chyba dobrze by było wrócić z Ardamem do wolnego obozu. Jeszcze bym sobie zerknęła, czy mogę coś pogadać z ziomem, który zlecił mi. W ogóle tu są jeszcze przecież ludzie, których ja mogę pookradać. Dość proste kradzieże. Mamy 60 zręczności, więc trochę będę w stanie ukraść. No, może nie tego gościa diabelsko trudnej, to ja nie zrobię. Ale część mogłabym zrobić. O, na przykład taki Uwe, no to na pewno da się okraść. 34. Ortan pewnie dosyć sporo, ta ryzykowna. 50, to mamy też tyle. Klucz Ortana. Pytanie, do czego ten klucz? W ogóle to zrobiło się ciemno, więc chodźmy może w kimę do rana. Okej. Kurde, nie wiem, dlaczego mam regenerację. Możliwe, że ten amulet mi ją daje. Dzień dobry. Tu jest Lukas, oczywiście. Będzie ryzykowna. 58. A czego ja mam 55? Co się tutaj stało? Ja nie mam łuku na 60 zręczności założonego? Nie założyliśmy w poprzednim odcinku? Nie, nie mam. 5 zręczności. A to ja się nie nauczyłam, czy co ja zrobiłam? Nie no, tutaj się zgadza. Jak to, jak doszliśmy do tego, że miałam lepszy łuk założony? Chyba nie dojdziemy do tego. Okej. Mi się chyba coś, kurde, wiecie, coś śniło. Nie wiem. Albo mi się coś pomyliło. A, wiem! Tak pomyliło mi się, bo jak mówiłam wam, że nagrywałam ten odcinek, co mi nie ten. Co mi się nie nagrał, to wtedy właśnie douczyłam się zręczności. Potrzebujesz ciszy, spoko. 55. Udało się, ale poczułam, jak mi się gorąco robi. Bo czasami mogą się nie udać kradzieże, jak mamy za mało. Tutaj nie zrobimy na przykład. Jeszcze. Będzie ryzykowna. 40, ok. No, troszeczkę tak wiecie, pochodzimy, pokradniemy ludzi. 47, to też możemy. Gorok pewnie będzie jakiś, no właśnie, jest dużo trudniejszy. Tak jak się spodziewałam zresztą. Craig. Kradzież bryłki będzie ryzykowna. Zobaczmy. 40. Co to za ryzyko? Hej. Garrett. Dość prosta kradzież. 35. Dobra, expik się z tego ładnie sypie. Już za niedługo będziemy mieć nowy poziom. Dobra, z Lukasem nie mogłam gadać, więc wypadamy stąd. Jeszcze Draiga zobaczymy. Okej, on nie chce ze mną rozmawiać, szkoda. Bo byśmy go tak to okradli, jakby chciał. Ale jak widać, nie ma ochoty. Idziemy do Karla, a raczej nie do Karla, tylko do tego gościa, którego minęłam. Do tego Lukasa, do którego wysłał mnie Karl, żebyśmy się dowiedzieli coś więcej. I przypomniało mi się, że to jest gościu, który przecież pasie owce. Kołczan będzie ryzykowny. 55. Wiecie co, zapiszę się, bo za dużo tych kradzieży zrobiłam, a boję się, że nawet jeżeli mam 55, to jest szansa 50-50, że 55 wyjdzie. Więc lepiej się tutaj zapisać, zobaczyć. Agiulf też będzie ryzykowna. 41. Super, kołczany też możemy pootwierać, bo pewnie mam ich dużo. Na pewno mam część rzeczy niepootwieranych. Na przykład jakieś mieszki. Więc też przy okazji oczyścimy sobie w
W środku jest jedynie kurz, ok. 10 roperii. Tutaj to jest tytoń akurat. Muszelki też mamy, możemy pootwierać. O, to jest ciekawe. Niektóra szybkości i starożytny pergamin. Zaraz to sprawdzimy. Niech jedynie godni odkryją moje zapiski, w których spisałem mądrość mojego życia. Owocne niech będą ich poszukiwania tych oto trzech miejsc. Z drewnianej podłogi wyłania się kamienny wąż, skąd zdobędziesz zapiski wojarzy. Spójrz w otchłań za domem złudnej wiary, a znajdziesz tam zapiski myśliwego. Wespnij się na górę ponad grzmiącym dymem, aby poznać magiczne zapiski. Nemandrius, szlachetny lord z Tal. Mamy jakiegoś kłeścika. Znalazłem starożytny pergamin w starej sakiewce. Wygląda na to, że jest on mapą do potężnych zapisków autorstwa niejakiego Nemantiusa. Wygląda na to, że za życia był dość ważną osobistością. Powinienem spytać o to Grahama. Okej, oczywiście się spytam. Dobra, ale mieliśmy pootwierać sobie... te muszelki. Ej, no będę się teraz przesuwać. W sumie to tak, bo jak zdobędziemy coś nowego, to się przesunie. Nic tu nie ma. Czasami będziemy słyszeć bez jego. Spoko. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Ale całkiem fajny lucik nam leci z tego. Nawet akwamaryn wleciał. Okej, coś jeszcze miałam otworzyć. Te kołczany, ale one chyba są wyżej. Tam gdzie amunicja, bo nie widziałam. Jo, ja mam tyle kołczanów. Dobra, to pootwieram wszystkie. Będziemy mieli przynajmniej zapas strzał. No i teraz ten gościu, który pas owce. Gdzie on był? Gdzieś tutaj, nie? W sumie to bym mogła zajrzeć, wiecie gdzie jeszcze? Do krepu. A tutaj był ten Ligno i on sobie stąd poszedł. Ej, gdzie był ten gościu, co pas te owce, no? Co ja z nim zrobiłam? Ominęłam go? Przecież to jest niemożliwe. On zawsze miał owieczki gdzieś tu, nie? Zawsze... O, jest! Tutaj, tak daleko jest schowany. Dobra, dość prosta najpierw. Dowiedziałem się od Karla, że kilka lat temu miała tu miejsce poważna walka. Masz na myśli tę, w której zginął Marek, prawda? Spoczywaj w pokoju i niech Adanos czuwa nad tobą. Tak, dokładnie o tej, jak właściwie do tego doszło? Marek zawsze był niezłym żartownikiem. Jeśli było coś, co mogło w jakiś sposób kogoś rozdrażnić, robił to bez względu na to, jak bardzo irytowało to daną osobę. To zawsze wpędzało go w kłopoty, ale 4 lata temu miał o wiele mniej niż brak szczęścia. Dwóch pracowników sezonowych wydawało się całkiem nieszkodliwych, chociaż wyższy z nich był raczej muskularny. Marek śmiał się trochę z większego podczas pracy w polu, bo miał dziecięcą twarz i poza tym zachowywał się dość dziecinnie. Mniejszy bardzo się zdenerwował i bez ostrzeżenia zaczął walczyć z Markiem. Zanim ktokolwiek ze służących zdążył cokolwiek zrobić, olbrzym uderzył biednego Marka pięścią w szyję. Zamarłem, gdy usłyszałem ten okropny trzask, jakby ktoś łamał gałąź. Oczywiście chciałem pomóc Markowi, bo byłem w pobliżu, ale olbrzym od razu stanął mi na drodze, złapał mnie za lewą rękę i ścisnął tak mocno, że moja została po prostu zmiażdżona. Po prostu ją zmiażdżył? Tak, sam nie mogłem w to uwierzyć, że człowiek może być tak silny. Co się stało potem? Upadłem na ziemię, wiejąc się z bólu, a ci bandyci uciekli. Oczywiście inni służący byli wściekli. Gdyby ta dwójka nagle nie uciekła do lasu, jak opętani przez Beliara, związalibyśmy ich od razu. Założę się, że to było zaplanowane, inaczej nie uciekliby tak szybko. Mówię ci, jeśli jeszcze kiedyś tak zrobią, Adanos mnie chroni, ale zemszczę się za Marka i moją rękę. Pamiętasz ich imiona?
Nigdy nie zapomniałem ich imion. Mniejszy ma na imię Ink, a większy Lew. Jak wygląda ta dwójka? Mniejszy był dość drobny i miał płomienno-rude włosy. Drugi był dość wysoki, muskularny i miał blond włosy. I nie zapomnij o tej dziecięcej twarzy. Jak ręka? Złamania się zagoiły, ale nie powinienem nosić niczego ciężkiego ani zbytnio jej obciążać, inaczej boli jak cholera. Tak czy inaczej nie narzekam. Czy powinienem poszukać Inga i Lewa? Nie polecam ci, wiesz do czego są zdolni, ale jeśli kiedykolwiek ich zobaczysz, daj mi znać. Wiesz, gdzie mogę ich szukać? Nie dasz wybić sobie tego pomysłu z głowy, co? Ale nie, nie mam bladego pojęcia, gdzie mogą być. Gdybym wiedział, ta dwójka już by nie żyła. Ale zanim zaczniesz biegać jak głupi, dam ci kilka wskazówek. Jeśli w ogóle są jeszcze na Asun, to najprawdopodobniej są tam, gdzie nigdy byśmy ich nie szukali. Zakładając oczywiście, że się nas boją. Okej. Może zatrudnili się u innego farmera, lub wykonują inną prostą pracę. Trzeba by było sprawdzić u Orina. Tam była taka dwójka, pamiętacie? Pracują niby w polu, ale w sumie na obrzeżach pola. Możliwe, że to oni. Co ja mam teraz zrobić? Bardzo dobre pytanie. Wiecie co, podejdziemy sobie do krepu na chwilę. Bo oprócz tego, że dawno tam nie byłam, to jeszcze możemy tam na pewno kogoś okraść. Plus możliwe, że ruszymy to zadanie morderstwo, bo nie mogłam Matiasa tak po prostu otruć. Anxylus tutaj siedzi cały czas. Więc w sumie to nie wiem. A ty, Robert? Aha, Robert jest sobie tutaj, okej. Tak po prostu sobie siedzi. No nie wiem, zobaczmy. Czy coś się tutaj dzieje? Tutaj nic, jest Jegor. Będzie trudna, okej. No to w ogóle nie robimy tego. Zróbmy zapis, żeby nie ukraść przez przypadek czegoś. Cześć, De Niro. Dość prosta kradzież będzie. Dalej mamy Marka. Widziałeś może w okolicy niedawno kogoś o imieniu Daniel? A, szukasz Daniela? No to muszę cię rozczarować. Niedawno się stąd zmył i wyglądało na to, że nieprędko tu wróci. Jak to zmył? No wyszedł. A dokąd? Nie mówił, co cię to obchodzi. Jest mi winien pieniądze. 100 roperii. Nieźle musiał ktoś przeskrobać. Czy dobra, to jest mało ważne, bo my już mamy te pieniądze. Gościu leży plackiem i nie żyje. Tak więc... diabelsko trudna, dobra. Morgan graniczyła z cudem. Ty masz coś ciekawego? Masz przepis na gulasz. Okej. O, no i właśnie on miał surowe mięso gęsi. Więc nie musieliśmy gąski zabijać. Dzieci, niełatwa kradzież. Super, ale Expig jest dalej z tego jakiś. Rolfus. Będzie ryzykowna. 45. Okej, Pascala się nie dało okraść. Ivar. Dzieci, niełatwa, poważnie. Nie powinieneś ze mną rozmawiać. Co ty robisz, chłopie? Ale masakra. Idzie za mną dalej, chłop? Chyba się zablokował. Axylus, dość ryzykowna kradzież tytoniu. Tytoń jabłkowy, dostałam expa. Dość prosta kradzież. Kurde, coś mi nie pasuje z tym brunem. Mogłabym go sprać.
Widzę, że już panowie zrozumieli, że mamy walkę. Aha, dobra, nie mogę go przeszukać, bo jest jak kradzież. Ale możemy go chyba sprać na kwaśne jabłko. Więc w sumie czemu nie? Skoro chłop się na mnie sam rzucił, to go spierzemy na kwaśne jabłuszko. Dobra, jeszcze raz. Czyli nawet nie mogę chłopa, że tak powiem, otworzyć. Dobra, okej. Xylus, już zluzuj majty, naprawdę. Aż sobie zerknę, ten amulet chyba mi regeneruje naprawdę życie. Tak, goją się same. To jest chyba najlepszy amulet ever. Dobra, widzę, że tak będziecie się bawić. Dobra, także spadamy stąd. Nic ciekawego się tutaj nie wydarzyło. Trochę sobie pookradałam ludzi. No i co? I trzeba by było stąd jakoś wrócić. Pytanie jak? I gdzie? Czy u Karla coś jeszcze mogę zrobić? Wydaje mi się, że chyba nic. Chyba, że możemy jeszcze podpytać o tych pracowników. Tutaj w sumie też możemy pokraść. W ogóle gościu ma fioletowe włosy, teraz zauważyłam. Tu będziemy mieli trudną kradzież, więc sobie darujemy. Karl będzie ryzykowny. Dużo. Odnośnie pracowników, tak? Niestety nie. Okej, czyli nie pogadamy o tamtych. Tutaj jest jakiś ziomuś. Dziecinnie łatwa kradzież. I ty, Surrator? A, ty tylko o pracy, dobra. To jeszcze Maranda zobaczymy. Mojego ziomala. Ryzykowna kradzież. 40. To takie ryzyko, że żadne. A teraz pytanie. Musielibyśmy zejść na bagno, żeby mnie nauczyli zręczności. Konkretnie chyba Cortez. Więc w sumie chyba możemy na bagno sobie podejść na chwilę. To słowo nie po to, żeby się nauczyć z ręki. A ty, Mostar, możemy cię okraść? Ryzykowna kradzież. 49. Ja nie wiem, jestem straszna, że ja tylko tych ludzi okradam. No, ale dzisiaj, jak widzicie, tak będziemy troszkę robić. Okej, i jeszcze dalej. Tu jest Parahor na przykład jeszcze. Okej, ty akurat jesteś diabelsko trudny. To nie będę próbowała z tobą. Tutaj są mnisi, kurom. Trudna. Możemy z nim iść, ale potrzebujemy to zrobić w nocy. I myślę, że może nawet dzisiaj. Calvin, o co ci chodzi? Cortez, będzie trudna. Herbert, będzie ryzykowna. 55. Zanim go okradnę, to się zapiszemy. Żeby też nie stracić dalej postępu. Pogadamy jeszcze o tym zielu, bo widzę, że mogę. Wydajesz się być bardzo zainteresowany bagiennym zielem. I? Tak tylko mówię, nie byłbyś pierwszym w obozie i na pewno nie ostatnim. W przeciwieństwie do twoich znajomych nie używam go ani nie sprzedaję. Moje powody są czysto naukowe. Możesz być pewien, że wpłynie to pozytywnie na badania i wesprze naszą sprawę. W takim razie jestem spokojny. Okej. Dobra. Robimy sejwika. Damy sobie piątala w zręczność. Nie chciałam go okradać, ale widzę, że jest, ma niski próg też. Zręczność plus 5.
Superowo. Okej. I teraz możemy założyć lepszy łuk. I bailando. F10. Teraz już też możemy zrobić część tych kradzieży, których nie mogłam wcześniej. Natomiast na razie odpuszczam. Castor, jak tam u ciebie z kradzieżą? Trudna będzie kradzież. Odnośnie jaskiń, jakieś info? Nie, pracujemy nad tym, dobra. To wiecie co? Może się prześpię do północy i pójdziemy z gościem pod ten ołtarz. Do północy. Jest mega ciemno. Ja nic nie widzę, bo też u mnie słońce świeci. Ale mam nadzieję, że dam radę. O, z pochodnią jest całkiem znośnie. Nie wiem, dlaczego Calvin mam... Czemu mam Calvina na czerwono? Kuram. Jestem gotów, chodźmy. Dobrze, pójdę za tobą. Okej. Jesteśmy. Dokładnie, tak go sobie wyobrażałem. Rozpocznę rytuał. Bądź gotów do walki. Rozpocznij rytuał, dobra. Nie wiem, co może tutaj przyleść do mnie. Zaraz zresztą może zobaczę. O cholera, zombiaki się pojawiły? Masakra. Najgorsze jest to, że nie dostaję expa za nich. Ale fajnie, że w zombiaka wchodzą nam kryty. Widzę, że Kuron to sobie sam poradził. No, czaruj, mordo, czaruj. Udało się. Czułem nawet, jak przenikały przeze mnie astralne energie. Bardzo mnie to osłabiło. Nie powinniśmy tu zbyt długo przebywać. Chodźmy. Za mną. Czekaj, no bo ja pochodnie zgubiłam tu gdzieś. Aha, zapomniałam, że ten mod jest mądrzejszy. I to jak się wsadzi pochodnie do wody, to ona gaśnie. Co jest grane? Dobra, kurom. Na szczęście już wracamy. Jesteśmy. Magus z pewnością się ucieszy, gdy dasz mu znać o rytuale. Ale ja zajrzę do niego później. Dobra. To jeszcze mikroquestik. Idziemy znowu w Kimę, żeby nie było ciemno. I spadamy stąd. Tutaj na szczęście mamy gdzie spać. Do rana. Dzień dobry, witam. Niestety dzisiaj leje, więc chyba zostawimy sobie tą pochodnię. Bagno, ołtarz. Mam zameldować się u Kuroma i iść do Magusa. Okej. Okay. Zobaczmy, co Magus ma do powiedzenia na ten temat. Dwa znalezione, dwa przed nami. Jesteśmy coraz bliżej celu. Co najmniej, jeśli się nie mylę, musimy znaleźć jeszcze dwie piramidy i fragmenty z nich. Te dwa, które tu masz do siebie pasują? Są częścią całości. Dowiem się o tym więcej w najbliższym czasie. Czego chcesz się dowiedzieć? Przy pomocy fragmentów spróbuję znaleźć sposób na wejście do świątyni. Gdy już je znajdę, wtedy pomyślimy nad ich połączeniem. Czy to oznacza, że skoro te odłamki służą otwarciu wrót, to będziemy w stanie znaleźć książkę? Na to wygląda. Cóż, to dobrze, bo właśnie miałem zacząć rozglądać się za trzecim z nich. Z odpowiednim towarzystwem w każdym razie. Flint i Cortez, reprezentanci ich frakcji, powinni ci w tym pomóc. Cóż, nie będę narzekać, zapytam ich, ale kto wtedy zapanuje nad porządkiem w obozie? Adrian zostanie na miejscu. Pewnie nie może się doczekać. Cóż, w takim razie, jeśli się nie mylę, ty też wkrótce wybierzesz się na bagno. Chcesz rozwiać jeszcze jakieś wątpliwości? To już wszystko. Przysyła mnie Kuron. Co? Kuron przeprowadził pewien orkowy rytuał na bagnie. Później przyjdzie i wszystko ci wytłumaczy. Orkowy rytuał? W takim razie nie później, a ma tu przyjść natychmiast. Dobra, no to mu opowiem o tym.
Jeszcze ruszyliśmy przy okazji fabułkę, ale na razie musi sobie chwilę jeszcze zaczekać. Więc niech sobie zaczeka, a potem się ogarnie. No i lecimy w takim razie dalej. Magus chce cię widzieć. Zdałeś mu raport o rytuale? Tak, chce cię natychmiast widzieć. No dobrze, pójdę do niego. Co mam teraz zrobić? Nie wiem jeszcze co z pierścieniem. Wszystko zależy od tego, co uda się zrobić z tą wiedzą Magusowi. Do czasu zakończenia ekspedycji z pewnością uda mi się coś ustalić. Czyli co, dalej to zadanie istnieje w dzienniku? Co mam... Aha, mam po ekspedycji do niego wrócić, tak? Tak, dobra, czyli... Mówiąc wprost, zadanko zostawiamy na razie, tak jak jest. Po bagnach będziemy chodzić, myślę, że w kolejnym odcinku. Ale na razie jeszcze idziemy zająć się zadaniami ze świata zewnętrznego. Fajnie by było wrócić sobie w sumie... do miasta. Pogadać o tym Nemantiusie. Więc wypadałoby wrócić po Ardama, żeby mnie tam zabrał. Także troszeczkę bieganiny. No i musimy i tak iść do Orina, bo tam mamy jeszcze parę zadań do zrobienia. W sumie jak to wygląda? Ślepia w ciemności, morderstwo, poszukiwania robotników. Nie wiem, co z tym morderstwem mam zrobić. Bardzo dziwnie się to zadanie zachowało. Bo powinnam móc pogadać z tym całym Matthiasem, a nie mogłam. Także trochę słabo. Więc nie wiem, muszę sobie poczytać coś o tym zadaniu. Ojejku, w ogóle dzisiaj mam jakieś problemy znowu z gardłem. W ogóle to bolą mnie ósemki, więc... Tym bardziej jest naprawdę zarąbiście. Muszę jeszcze dzisiaj iść na zakupy. Nie chce mi się bardzo. Ale no, trzeba. Kogo ja tu mogłam okraść, a nie miałam wcześniej zręczności? Chyba ciebie, co? Będzie ryzykowna. Tak jest, ciebie. Dobra, już się baw sam ze sobą. A Stasza przypadkiem też nie? Nie, on ma diabelsko trudną kradzież. Kord. Fitch. A mogę okraść tego? Mogę Bjorna jeszcze okraść. Ryzykowna kradzież. 51. Lukę też mogę okraść? On będzie graniczyła z cudem. Hej. Dziecinnie łatwa. I Moczymordę też mogę okraść. Też dzieci niełatwa. Wiecie, to jest darmowe exp, dlatego warto, myślę, to klikać i to robić. Co ja tu chciałam zrobić? Aha, Ardama chciałam wziąć i jego oczywiście pewnie nie ma. O, akurat stoi. Niemożliwe, że tu jesteś. Bardzo, naprawdę niemożliwe po prostu. Dobra, to idziemy pogadać w takim razie. Czy tutaj ktoś mi jeszcze został? Ramona była taka dosyć... No właśnie, trudna. 69. Ktoś to chyba zrobił specjalnie. Cześć, Graham. Opowiedz mi historię. Opowiedz mi o Nemantiusie. Dawno nikt nie pytał mnie o brzemienną w skutki historię życia Nemantiusa, więc teraz posłuchaj mnie uważnie. Jako najstarszy syn zamożnej rodziny szlacheckiej, Nemantius dorastał beztrosko w rodzinnym zamku. Jego szczególny talent do polowania był widoczny już w młodym wieku i wkrótce w całym kraju nie było bardziej utalentowanego myśliwego tropiciela niż on. Usłyszał o tym król i wezwał go na swój dwór, gdzie Nemantius mieszkał przez kilka lat i mógł dalej doskonalić swoje umiejętności władania bronią. Spotkał najlepszych trenerów w królestwie i dzięki intensywnym ćwiczeniom szybko stał się jednym z najlepszych szermierzy w gwardii książęcej. Król dał dzielnemu młodemu szlachcicowi dowództwo nad małą elitarną jednostką i wysłał wojsko do wsparcia garnizonu Asun. To wszystko wydarzyło się około 104 lata temu. Zlecił wykonanie dla niego specjalnego pierścienia przez płatnerza ówczesnego księcia według starej tajemnego rodzinnego schematu płatnerskiego.
Mówi się, że magiczne właściwości tego pierścienia sprawiły, że Nemanthius był niemal niezwyciężony w szermierce. Dzięki umiejętnej współpracy z żołnierzami księcia, jego oddziałom udało się w kilku potyczkach odepchnąć orków coraz dalej i dalej. Ale pewnego dnia Nemanthius przekroczył granicę. Z brawurową grupą zwiadowczą głęboko na tyłach wroga, on i jego mała grupa, wyśledzony przez ogromną większość orków i zmuszony do ostatecznej bitwy w odległym basenie. W akcie desperacji poprosił swoich ostatnich zwolenników prosto na pozbycie dowódcy orków na szczycie wzgórza. Mogli jeszcze zabić kilka orków po drodze, ale przeciwników było po prostu za dużo. Jedynie sam Nemanthius doszedł do dowódcy i zdołał wytrącić mu broń z ręki. Wyczerpany i krwawiący z wielu ran, przyłożył swój miecz do gardła orka. Gotowy do zabicia dowódcy, Nemanthius zawahał się, gdyż wojownicy orków natychmiast pocięliby go na kawałki. Zimne oczy przywódcy orków utkwiły nieustraszenie na ludzkim pogromcy i krótkim rozkazem powstrzymał atak swoich wojowników. Orkowie mogą być brani za brutalnych i bezlitosnych wojowników. Niektórzy postrzegają ich nawet jako bezduszne bestie. Ale jedno jest pewne, szanują odwagę i honor do granic możliwości. Pułkownik orków zaoferował Nemanthiusowi bezpieczne wejście wraz ze słowami: jesteś świetnym wojownikiem, człowieku. Niektórzy z moich najlepszych wojowników zginęli od twojego miecza, ale ty walczyłeś z honorem. Idź w pokoju, ale oczywiście przysięgli mi, że nigdy więcej nie podniesiesz miecza przeciwko ludowi orków. Nemanthius dał słowo i ostatnim wysiłkiem udał się z powrotem do miasta. Śmierć wszystkich mężczyzn, którymi się opiekował, sprawiła, że całkowicie się załamał. Kupił dom w mieście, w którym obecnie mieszka alchemik Vanadium, ale regularnie pielgrzymował do klasztoru, aby modlić się za dusze swoich zabitych ludzi. Od magów nabył obszerną wiedzę z zakresu nauk magicznych. Mówi się, że był nawet szkolony przez samego Conservatio. Wędrując między klasztorem a miastem, często na wiele godzin udawał się na górskie szczyty, zbaczając ze ścieżki, by móc po prostu spokojnie pomyśleć o ludziach i zwierzętach. To przyniosło mu w mieście pieszczotliwy przydomek Góral. W gospodarstwie obecnego farmera Karla często zatrzymywał się i uzupełniał zapasy na resztę drogi. Na starość nie wrócił z tułaczki i zniknął bez śladu. Jego koniec i miejsce pochówku są niejasne, jego cenne pisma i jego magiczny pierścień nie zaginęły. Ale my mamy pierścień Nemanthiusa już. Okej, okay, ze wzruszającej historii Grahama mogę wyciągnąć kilka bardzo ważnych wskazówek. Był jednocześnie bardzo utalentowanym myśliwym, silnym wojownikiem i utalentowanym magiem. Pisma mogą być prawdziwą skarbnicą wiedzy. Chodził ścieżkami między miastem a klasztorem i regularnie przebywał w gospodarstwie w Karla. Czy jakaś konkretna góra jest wspomniana? Zobaczmy tę notatkę. Starożytny pergamin. Z drewnianej podłogi wyłania się kamienny wąż. Skąd zdobędziesz zapiski wojaży? Ponad grzmiącym dymem. Drewniana podłoga. Czy chodzi o dom Vanadiuma? Dobre pytanie. Wątpię, że ten dom ma teraz znaczenie. Ale dobrze wiedzieć, że to był dom Nemanthiusa, bo być może jakieś skarby się po prostu w tym domu znajdują. Kto wie, jest to jak najbardziej możliwe, nie? Tu jest zamknięta szafa tak w ogóle. Ciekawe. No ale powiem wam, że trzeba będzie się rozejrzeć na pewno w okolicach klasztoru. Drewniana podłoga. Wiecie co? Zróbmy tak, że ja pójdę z Markusem do klasztoru. Przy okazji zobaczymy, czy w klasztorze jeszcze jakieś zadania mamy. Dostaliśmy zadanie na znalezienie magicznego pyłu. Jasne, gościa nie ma jak zwykle. Sakerdos, dasz się okraść? Nie, diabelsko trudna kradzież.
Dziecinnie łatwa. Roperii. Trochę śmiesznie to wygląda, że okradłam gościa, a on akurat teraz się chce przemieścić gdzieś. Dobra, ale Markusa tutaj nie ma. Podejrzewam, że nie bez powodu. Może jest Krons, to bym nie wziął. Hej, ty. Ano jest. To chodźmy do Orina, na farmę. I tutaj w sumie mamy tego Inga i Lewa, ale... Podejdziemy może jeszcze do samego w sobie Orina. Bo u niego nie byłam. A może chłop coś ma ciekawego do roboty? Siemano. Dobra, dobra, to jest mało ważne. Co wiesz o Hamo i Tivie? Niewiele wiem o tej dwójce, są to dwaj pracownicy sezonowi, którzy pomagają w gospodarstwie. Szczerze mówiąc, to dobrze, że nie robią cały czas w polu. Tym sposobem dla mnie jest taniej, a oni nadal spełniają swoje obowiązki. Kiedy zaczęli tu pracować? To musiało być jakieś 4 lata temu. Czy zachowywali się kiedyś podejrzanie? Co chcesz przez to powiedzieć? Cóż, czy coś ukrywali albo coś w tym stylu? Nie, żebym o tym wiedział. Ukradli coś? Nie, po prostu byłem ciekaw. Mam nadzieję, że tak. Nie będę tolerował złodziei na mojej farmie. Gdzie jeszcze pracują Hamo i Tiv? Tylko na polu. Nie chodziło mi o to, czy pracują też na innych farmach. Chłopcze, co ty kombinujesz? Co? Ciągle wypytujesz o dwóch moich pracowników, jakby zrobili coś złego. Nie mogę nawet wiedzieć, co zamierzasz, ale nie mieszaj do tego mnie i mojej farmy. I tak mam wystarczająco dużo problemów, więc odpuść sobie. Dzięki, wszystko co chciałem wiedzieć. Tak, no trzeba się im na pewno przyjrzeć, to jest mus. Zobaczmy, tutaj jeszcze może Gerwulf, dość prosta kradzież. Co się stało? Domyśl się. Jakieś ścierwo dobrało się do moich kóz. Zastanawiam się, po co ci rekruci w ogóle tu są. Nie są nawet w stanie pozbyć się wilków. Mam się tym zająć? Kto ty? Chcesz w pojedynkę rozprawić się z tymi wilkami? Pewnie nawet nie jesteś w stanie utrzymać miecza w tych wątłych ramionach. Lepiej powiedz rekrutom, aby ruszyli swoje leniwe dupska. Ja nie wiem, człowieku, nudzi ci się? Ja już wybiłam wilki jakieś, ale to chyba nie te. Będzie trudna. Co to znaczy? 71. No faktycznie. Co do alkoholu, tak? Bimber z wszelkiego rodzaju owoców zwany owocówką. Myślałem, że przyniosłeś coś lepszego. No cóż, może rzeczywiście jest dobry. Coś jeszcze mam? Nie mam, dobra. Ale przynajmniej jakiś tam expik za to wpadł. Czy ktoś jeszcze tu jest, z kim ja mogę pogadać? Chyba nie za bardzo. Chwila. Okej, jeszcze ty. Mogę ci pomóc? Szukasz pracy? Pomyślmy. Człowieku, masz szczęście, rzeczywiście mam coś dla ciebie. Selma nie wydała mi dzisiejszej porcji gulaszu z powodu jakiejś drobnostki. Przez to jestem głodny. Więc chcesz, żebym ci przyniósł gulasz? Człowieku, czytasz mi w myślach. Myślę, że jeśli do niej pójdziesz, to ci da. Możesz jeszcze mi przynieść butelkę wina. Proszę bardzo, gulasz i wino. Niesamowite, daj mi to tu. Znakomicie, tak powinien smakować prawdziwy gulasz. Okej, dobra. Ciekawi mnie, gdzie jest Oswald, bo go nie widziałam dłuższy czas. Hej, ty. Kolejna dość prosta kradzież. Nie wiem, czy ktoś jeszcze pracuje w tym polu? A może Hubertius? Jesteś zadowolony ze swojej pracy? Jak mam być zadowolony, gdy cały czas pracuję, wynagrodzenie jest niskie i do tego nie mam stałego miejsca zamieszkania? Co sądzisz o mieście? Nie uważasz, że podatki są niesprawiedliwe? Niesprawiedliwe to mało powiedziane. Cholerni wyzyskiwacze z miasta. W wolnym obozie jest inaczej, jednak nie możesz na o tym mówić. Mógłbym ci pomóc. Karl chce pracownika. Ileż ja czekałem na taką możliwość? Nie musisz mi tego powtarzać dwa razy.
Okej, czyli znaleźliśmy jednego zioma, który pójdzie. Spoko. Okej, no to miło. Moi drodzy, wydaje mi się, że dobrze będzie zakończyć odcinek. Dużo nam się udało dzisiaj zrobić. Cieszy mnie to bardzo. W kolejnym odcinku spróbujemy ogarnąć te ślepia w ciemności. Zobaczymy, co się tutaj dzieje. Ogarniemy Inga i Lewa. I spróbujemy poszukać tych rzeczy związanych z Demantiusem. Pójdziemy do klasztoru zerknąć. I mam nadzieję, że nam się to opłaci. Zobaczymy. Jeżeli, moi drodzy, Wam się odcinek podobał, to zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Zachęcam Was do dołączenia na Discorda. Link macie w opisie pod filmem. I co? I to tyle ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się i do kolejnego odcinka. Cześć!